witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest wtorek, 19 maja. Jak wiecie dobrze, koronawirus cały czas trwa w najlepsze. Nie można się nigdzie ruszyć, ale słyszałem wczoraj jakieś najnowsze informacje, że być może w połowie czerwca granica do Polski w końcu będzie otwarta i nie będzie trzeba przechodzić kwarantanny. Zresztą jak ktoś potrafi to udowodnić, robi to zawodowo i udowodni, że robi to zarobkowo, no to może jeździć bez kwarantanny, więc to go nie obejmuje, ale wiadomo, jak wy jako prywatna osoba w większości chcecie sobie tylko przyjechać, kupić auto, no to niestety w Polsce potem musicie kwarantannę odbyć. O ile do Niemiec nie ma w ogóle problemu wjechać, no potem do Polski no wjechać problemu też nie ma, ale kwarantanna dwutygodniowa jest obowiązkowa. Dzisiaj taki krótki filmik, bo chciałem się odnieść do dwóch filmów różnych autorów. Autorzy zresztą są nieważni. Na jednym filmiku ktoś tam mówi, że są nowe place w Niemczech. Otóż chciałem wam powiedzieć, że wszystkie te place, które wam nagrałem, wszystkie te filmy, odcinki, które są na moim kanale, są jak najbardziej aktualne i te place cały czas tam egzystują. Poza tym placem na Teilerstrasse, który został no jakby w połowie okrojony, i poza tym placem na Schnellerstrasse, który też więcej niż w połowie został okrojony, ale to już było dużo wcześniej. I większość z tych placy przeniosła się, co wam też mówiłem w odcinku, przeniosła się na Mittelwalde i na Wildau, bo tam po prostu przygotowali kolejny wolny teren i tam są te place, a jako takich o żadnych nowych placach nie słyszałem, także nic nowego nie ma, tylko po prostu powiększają te większe place Mittenwalde i Wildau pod Berlinem, które już i tak były, więc to jakby nie są nowe adresy są cały czas te same. Zresztą to mówię, tam też jak się każdego spytacie, to każdy wam też ulicę poda, więc to nie jest jakiś problem. Ja obliczyłem, że jeszcze zostały mi do nagrania chyba dwa odcinki z tymi adresami w Berlinie i Berlin bym kończył wtedy. Kolejny film, do którego chciałem się odnieść, to temat cen używanych samochodów. I większość youtuberów, których się zajmuje tym tematem, twierdzi, że ceny samochodów używanych spadną. No i ja wam mogę powiedzieć to troszkę z innej strony. Być może ceny używanych samochodów trochę spadną, ale znowu euro jest na tyle drogie, bo jak wiecie, od jakoś tam połowy lutego do teraz urosło około 30 groszy, więc ten spadek wartości aut, te paręset euro, zależy jaka wartość samochodu, i tak wam wszystko pochłonie droższa waluta, więc moim zdaniem akurat samochody nie będą tańsze, a na pewno nie będą jakoś znacząco tańsze, jako że po prostu kolejnym też czynnikiem jest to, że będzie mniejsza podaż używanych samochodów, jako że w Niemczech w miesiącach marzec, kwiecień, w marcu chyba o 40% spadła sprzedaż nowych samochodów, w kwietniu to było jeszcze gorzej, bo były zamknięte cały kwiecień praktycznie salony i to spadło o minus 60%, jeżeli chodzi o rejestrację nowych pojazdów, no co tak samo oznacza, że ludzie nie pozbywali się starych pojazdów, więc no nie dojdzie do jakiegoś wielkiego tąpnięcia na rynku samochodów używanych, jeżeli chodzi o ceny, bo po prostu będzie mniejsza podaż plus droższa waluta, droższe euro i to jedno w drugie wejdzie. I podobna sytuacja według mnie będzie miała miejsce z nowymi samochodami, bo niektórzy wieszczą, że nowe samochody będą dużo tańsze. Otóż one tańsze nie będą, co najwyżej będą jakieś być może dotacje, takie jakieś dotacje państwowe do nowych aut, no ale to wiadomo, te wszystkie koncerny i tak są z państwem powiązane, więc to jest po prostu wyjmowanie z jednej kieszeni i wkładanie w drugą, ale jakiejś wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o ceny nowych aut, też nie będzie, bo jak już było za każdym kryzysem, producenci wolą ograniczyć produkcję, czyli zmniejszyć podaż niż obniżać ceny, bo no po prostu to jest
bardziej dla nich korzystne, więc no nie spodziewam się jakichś wielkich, kolosalnych zmian, czy na rynku nowych, czy na rynku używanych. Wszystko zostanie mniej więcej tak samo. Najmniej korzystnym, jeżeli chodzi o eksport, no ktoś, kto tutaj jest w Niemczech, dla niego nie ma żadnej różnicy, bo 1000 euro 2 miesiące temu był wart 1000 euro i dzisiaj jest wart 1000 euro, no ale dla Polaków jest to już, czy w ogóle dla kogoś, kto kupuje no w innej walucie, no ale dla Polaków jest to już na każdym 1000 euro minimum 300 zł, więc przy aucie za 10 tysięcy no robi się to już jakaś tam kwota, która, no mówię, można za to samochód zarejestrować, można jakiś serwis zrobić, no już przy 10 tysiącach euro to już jest zauważalna różnica. Także no czasy są nieciekawe, na pewno każdy z branży motoryzacyjnej odczuje ten rok i dla każdego w branży ten rok będzie słabszy, bo już tego inaczej się raczej cofnąć nie da. Ludzie są wszyscy też przestraszeni i nie wydaje mi się, żeby nagle wszyscy się rzucili na jakieś wielkie zakupy i jak mówię, ten rok już będzie trzeba jako taki stracony zapisać, no ale miejmy nadzieję, że w przyszłym będzie dużo lepiej. Ja jednak mam taką nadzieję, chociaż pewnym nie można być niczego, ale mam nadzieję, że ten kryzys zostanie jakoś jeszcze tym razem zażegnany i te wszystkie ogniska jakieś tam zapalne w różnych firmach zostaną wygaszone tym jakimś tam, jak to mówią, nielimitowanym dodrukiem pieniądza, no na którym oczywiście skorzystają najwięcej lub wręcz tylko i wyłącznie największe firmy. Skorzysta oczywiście producent samochodów, ale nie skorzysta na tym lub w małym stopniu skorzysta na tym jakiś mały handlarz. Także czas dla motoryzacji jest, jak widzicie, dosyć ciężki. Dlatego też między innymi, że teraz ten koronawirus, że były zamknięte te salony, że właściwie nie można było handlować przez pewien czas. Teraz niby można, no ale to też nie jest, że wszyscy momentalnie rzucą się na zakup samochodu. Ale do tego trzeba jeszcze pamiętać tą całą otoczkę, która już była przed koronawirusem, czyli tą całą gadkę, no może ja dokładnie nie wiem, bo nie mam polskiej telewizji, ale w Polsce może nie była tak nasilona, tu przecież przed koronawirusem cały czas bardzo ostry nacisk był na tą ochronę środowiska i na mówienie o tym, że ludzie powinni no wręcz zrezygnować z samochodów, tym bardziej z jakichś dużych, z jakichś SUV-ów, iść tylko w samochody elektryczne, no co przecież też, jeżeli chodzi o cały bilans energetyczny, od wyprodukowania do zezłomowania samochodu elektrycznego, to on się okazuje jest dużo bardziej energochłonny niż samochodu spalinowego, no ale tego już nikt głośno nie mówi. Także motoryzacja jako taka, jaką znamy, jest przeżywa naprawdę ciężkie czasy i jest, uważam, w odwrocie. No, czy to się zmieni, czy to będzie szło dalej w takim kierunku odwracania się od tej motoryzacji, trudno mi powiedzieć. No ale na dzień dzisiejszy i te perspektywy na przyszłość nie wyglądają dla użytkowników samochodów za ciekawe, bo tak jak mówię, tu cały czas nakład na tą ochronę środowiska, czyli najlepiej samochody elektryczne, potem najlepiej wprowadzenie opłat za drogi i oczywiście uzależnionych od wielkości silnika, od spalania i tak dalej. Próba wprowadzenia jakichś drakońskich cen za parkowanie w dużych miastach. No to jak wiecie sami, no nie wpływa dobrze na wszystkich nas zmotoryzowanych. I plus teraz jeszcze do tego ten kryzys, także to wszystko powoduje, że takie zmiany na tym rynku mogą następować jeszcze szybciej. I zresztą lansuje się takie, nie wiem jak to nazwać, no takie społeczeństwo, nie wiem, żeby wszyscy jeździli komunikacją publiczną, żeby nie używali samochodów, takie, nie wiem, taki jakiś system oparty na jakiejś takiej merytokracji, czyli na takim systemie, w którym wszystko oparte jest o kompetencje danego człowieka, które są jakby sumą jego inteligencji i edukacji, które jeszcze na przykład są oceniane przez jakieś
powiedzmy to, teoretycznie niezależny system, więc wszystko zmierza do takiego zetatyzowania, wszystko, czy tam większość uzależniona będzie od jakichś właśnie umiejętności danego człowieka. Coraz mniej będzie się liczyła jakaś tam takie cwaniactwo, taki spryt, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo podejrzewam, że za jakieś 20 czy 30 lat wszyscy będziemy pracowali w korporacjach i wiadomo, będą jakieś zawody, które będzie trzeba nadal wykonywać, bo praca fizyczna się sama nie wykona, na przykład typu jakieś, nie wiem, budowanie domu, póki co przynajmniej jeszcze, no ale wszystko jest przed nami. Ale moim zdaniem takim skutkiem ubocznym tej merytokracji jest też coś takiego, że spora część osób, bo nie będzie tak, że wszystkie osoby będą super wykształcone, będą super fachowcami, tylko tak samo część osób przy takim systemie stworzy się równolegle system, który będzie idiokracją, w którym część osób będzie miała tylko obsługiwać telefon komórkowy i klikać lajki czy dislajki i publikować zdjęcia na jakichś portalach społecznościowych. Na razie to zmierza w tym kierunku i czy uda nam się to zatrzymać czy nie, zależy w głównej mierze od nas. Tyle bym miał na dzisiaj do powiedzenia, może to nie było typowo dzisiaj o samochodach, ale myślę, że jest to po części ze samochodami związane. No i co, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Czołem, trzymajcie się.